Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj razem z Mariuszem Sewerynem powiemy o sytuacji bieżącej w rzepaku, a także o naszym nowym rozwiązaniu. Zapraszamy do odcinka. Dzisiaj z Mariuszem będziemy mówić o sytuacji bieżącej w rzepaku. Jesteśmy na demofarmie w Strzelnie, gdzie tak naprawdę widzimy, że rzepak znajduje się już w fazie BBCH 50-55, w zależności od odmian, bo fajnie to tutaj widać, prawda, że te wcześniejsze, odmiany się, późniejsze, tak, bardzo odmiany nam się rozróżniają. Różnicują. Jesteśmy oczywiście po wszelkich już zabiegach tych wczesnowiosennych, nawożeniu, zwalczania chowacza, regulacji. Ta regulacja, czy możemy mówić, czy była trafiona, nie trafiona? Oczywiście, że była trafiona, tylko warunki atmosferyczne, które panowały, niestety nie do końca pozwalały, żeby ona była wykonana w odpowiednim momencie. Tutaj zastosowana regulacja 17 kwietnia Toprex 0,35 połączony z tebukonazolem, naszym Oriusem Extra na tej plantacji, i do tego zwalczanie chowaczy łodygowych. W tym przypadku było tutaj wykorzystane Sivanto Energy. I tutaj jeszcze tylko dodam, jeśli chodzi o nasze mikroelementy, tutaj były mikroelementy w chelacie. Wszystko było robione w chelacie. Tak. W pierwszej kolejności oczywiście były robione nasze agrawity, agrawity Active 40, Agravita Mangan, EDTA Plus, to tak, co tak. Mariusz właśnie mówi. Był oczywiście dawany bor. Tak. Następnie była regulacja molibden. Molibden był dodawany. Tutaj też panuje takie, że dodajemy molibden. Do tego później regulacja w odpowiednich warunkach. I teraz jesteśmy w tej fazie, o której wspomnieliśmy. Drodzy Państwo, zatrzymaliśmy się przy fajnej odmiany. Może przejdźmy do tej odmiany, żeby było widać dokładnie, na czym nam zależy. Tak. Bo chcemy zrobić w tym momencie. Bo powiedzieliśmy na wstępie, że mamy nowe, ciekawe rozwiązanie i o tym rozwiązaniu powiemy właśnie przy tej odmianie. Rewolucyjne. Tak. Drodzy Państwo, jesteśmy na odmianie dokładnie w fazie BBCH 52. Mówiłeś, że mamy nowe, znakomite rozwiązanie, takiego, którego po prostu nie ma na rynku. Co możemy wykonać tutaj? Zdradź nam, co to za produkt, jak on działa, z czego się składa. Okej, moi drodzy, mamy produkt, w ofercie mamy premierę w tym roku, MicroSpeed Energy. MicroSpeed Energy zawiera IRC, czyli inhibitor rozpadu chlorofilu, i kwas pidolowy. Dwie substancje nowe, szczególnie mówimy tutaj o IRC, które jest substancją, która weszła na rynek w tym roku. Na rynek światowy, można powiedzieć. Jest to w pewien sposób nawet nie innowacja, to jest rewolucja. To jest rewolucja. I to tu chciałbym podkreślić, przepraszam, że wchodzę Ci w słowo. Drodzy Państwo, ta substancja weszła na rynek światowy i w Polsce jako jedyni, jako dystrybutor ampul Merol, jako producent Caldena, posiadamy jedyni na rynku tą substancję. Polskim tą substancję. Tak jest. I teraz tak, inhibitor rozpadu chlorofilu zgodnie z nazwą. O co nam chodzi? Chodzi o to, żeby jak najdłużej roślina była zielona. Po pierwsze, żebyśmy zwiększyli zawartość chlorofilu, czyli zielonego barwnika, tak? Im bardziej zielona roślina, tym ona lepiej pracuje i więcej jest w stanie zbudować tam plonu. Mówiąc tak potocznie. Potocznie. Tak? Jeżeli tak. Jest roślina zielona, buduje, asymiluje, buduje plon. Tak. Z drugiej strony inhibitor rozpadu chlorofilu ma za zadanie pod wpływem stresu, który zawsze się może pojawić. Tak. Mówimy tu o stresie suszy, stresie związanym z możliwymi przymrozkami. Wszystko jest możliwe. On w tym momencie ma nam ograniczyć rozpad tego chlorofilu w roślinie, która jest. Tak? Dokładnie. Trzecia sprawa. Ta substancja działa stymulująco, biostymulująco do 28 dni, tak? I ostatnia kwestia, ochrona przed suszą. Mamy wodę. Jest Mamy. Super, jest przekropnie. Tak. Cały marzec, cały kwiecień. Mamy wodę. Tak. Ale czy tej wody nam nie zabraknie w maju? Podczas Wszystko kwitnienia? Jest możliwe. Wiemy, jak wygląda sytuacja w Europie Zachodniej, jak mało wody jest w tym momencie z zimy, tak? Mówimy tu o Francji, tak. O Włoszech. Są informacje o tym, że gdzieś tam są dosłownie rzeki nam wysychają. U nas na razie jest ok. Natomiast jeśli my w tym momencie w fazie zielonego, pąka. Musi być, po pierwsze jeszcze, Mariusz cały czas mówi o tej substancji IRC i tak dalej.
żeby ta substancja miała prawo działania, musimy zastosować ją na rośliny zielone, żeby ta zielona część rośliny to wchłonęła i mogła mieć uodpornić roślinę na przymrozki. No tak tylko napomnę, tak, że dzisiaj tak, mamy 25 kwietnia i tak naprawdę przed nami zimnych ogrodników Zośka, czyli jeszcze na rzepak może przyjść przymrozek, a to będzie nam wspomagało. No i ta susza. I ta susza. Tak, substancja to co powiedziałem, gdybyśmy ją teraz podali. Mamy 25. Tak. Mamy 25 kwietnia, mówimy o działaniu około miesiąca, tak? Czyli rzepak zacznie nam kwitnienie, tak? Za tak. chwilę intensywnie. Najbardziej newralgiczny moment. Dokładnie. Zaczniemy wiązać łuszczyny. Pierwsze łuszczyny, kolejne tak. łuszczyny. I w tym momencie jest to dość krytyczna faza. Pojawi się deficyt wody. Co roślina robi? Redukuje. Redukuje. Tak? Tak jest. Nie zrobi nam nastu. Tylko zacznie redukować i tylko najsilniejsze zostanie. Dokładnie. Więc my mamy wspierać roślinę właśnie w tym momencie, żeby jak najwięcej zbudowała nam łuszczyn i je jak najlepiej wypełniła, tak? Mariusz, pytanie. Dawka na hektar. Dawka na hektar. Produkt jest zarejestrowany w dawce od 0,2 do 0,25 litra na hektar. Tak? Mówimy tutaj o ilości, gdybyśmy to przeliczali, bo w litrze produktu są 2 gramy IRC, jest to nowy syntetyczny fitohormon, który jak najbardziej działa w tej jakże małej, znikomej, ale roślina więcej nie potrzebuje. Nie tak? potrzebuje. Testowaliśmy to, sprawdzaliśmy już kilka lat. Robimy to maksymalnie 2 razy w sezonie, tak? Można powiedzieć, jest to ostatni moment. W przypadku rzepaku oczywiście, to jest ostatni moment na zastosowanie. Tak, na podanie MicroSpeed Energy. 0,2, 0,25 na hektar. I tym przemiłym akcentem, w sumie bardzo fajnym rozwiązaniem, bo możemy mówić tutaj, że mamy dla Państwa, dzisiaj Mariusz przedstawił rozwiązanie na suszę. To jest naprawdę coś innego i to jest bardzo ograniczające skutki suszy. Nie zwalczymy, to jest prawda, ale kwestia tego typu, że to jest na tyle innowacyjny produkt, że mówimy tutaj o fitohormonach, nie mówimy tutaj o substancjach, algach, aminokwasach, tylko już o poziom wyżej działania, oddziaływania na roślinę. Tak. I teraz jeszcze tak tylko dodam na końcówce, kwas pidolowy. Właśnie. On ma za zadanie przede wszystkim syntezę aminokwasów, tak? Czyli już nie musicie podawać aminokwasów, tylko w tym produkcie tak. kwas pidolowy będzie syntetyzował aminokwasy, które sama roślina sobie zbuduje, tak? Perfekcyjne rozwiązanie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Do zobaczenia.